Smoczy oddech. W odległej, kolorowej krainie zwanej Smoczym Ustroniem mieszkała rodzina smoków. Mama, tata i ich córka Zuzia. Zuzia była jasnozieloną smoczycą, którą cechowało wielkie serce i radosne usposobienie. Miała jednak pewien problem. Kiedy czuła się zła lub sfrustrowana, zaczynała ziać ogniem, a jej płomienie paliły wszystko, co znalazło się w zasięgu jej ognistego podmuchu. Zwykle wystarczała mała rzecz, aby wyprowadzić Zuzię z równowagi. Przegrana w płomienny okrąg i krzyżyk, zawieruszenie się ulubionego kocyka lub pomylenie kierunku lotu w drodze do szkoły, a w ciele Zuzi zaczynała gościć narastająca złość. Smoczycy robiło się gorąco, w głowie pojawiały się negatywne myśli, a po paru chwilach gorący język ognia buchał jej z pyszczka. Ostatnio po nieudanej próbie pościelenia własnego legowiska Zuzia spaliła swoją ulubioną pościel z wizerunkiem baśniowego zamku. Zmęczona zmaganiem się z własnym problemem, smoczyca postanowiła poprosić o pomoc swoich rodziców. Zatroskani opiekunowie przytulili ją mocno, a tata zaczął przemawiać łagodnym głosem. Każdy z nas wpada czasem w złość. Denerwujemy się, gdy różne rzeczy nie idą po naszej myśli. Takie sytuacje będą się zdarzały i trudno jest ich uniknąć. My, smoki, mamy prawdziwie ogniste temperamenty i zdarza się, że w takich chwilach reagujemy impulsywnie. Nie możemy sprawić, że nasze emocje znikną, ale możemy popracować nad swoim zachowaniem, które podejmujemy w złości. Pomożemy ci, zapewnił. Smoki zostały wyróżnione szczególnym darem. Potrafimy ziać ogniem. To żywioł, który potrafi niszczyć i pustoszyć, gdy jest wykorzystywany nierozważnie. Lecz może także być potrzebny i pomocny, gdy wiemy, jak go wykorzystywać, dodała mama. W niektórych sytuacjach coś, co uznajemy za swoją wadę, może być naszym atutem. Zuzia uważnie słuchała wypowiedzi rodziców i postanowiła przyjąć ich słowa do serca. Przez kilka kolejnych tygodni wspólnie z tatą ćwiczyła różne metody radzenia sobie z własną złością. Gdy pomimo wielu prób nie potrafiła wykonać salta na zajęciach z WF-u, opowiedziała o swoim rozczarowaniu i żalu swojej nauczycielce. Gdy dowiedziała się, że nawet najbardziej wysportowane smoki mają trudności z wykonywaniem ćwiczeń, zrobiło jej się lepiej. Choć wszyscy jesteśmy smokami, mamy różnie zbudowane ciała, przekonywała nauczycielka. I niektóre ćwiczenia mogą być dla nas większym wyzwaniem niż dla innych. Te słowa wsparcia sprawiły, że złość Zuzi zmniejszyła się. Nie udało jej się co prawda uniknąć ziania ogniem, ale spłonął tylko trenerski gwizdek. Na zajęciach plastycznych na pracę Zuzi wylał się słoiczek z farbą, pokrywając ciemnymi smugami prawie dokończony rysunek. Zgrzytanie zębami sprawiło, że na szkolną ławkę spadło kilka iskier, ale Zuzia przypomniała sobie o oddechu. Wzięła kilka głębokich wdechów przez nos, otwieranie paszczy było zbyt ryzykowne, i powoli wypuszczała powietrze, czując, jak buzująca w ciele złość rozprasza się. Po kilku chwilach dmuchnęła niewielkim płomieniem na zniszczoną pracę, aby ją spalić, a następnie sięgnęła po czystą kartkę, aby kontynuować malowanie. Biorąc udział w zajęciach kreatywnych, smoczyca zauważyła, że malowanie, rysowanie, taniec i ceramika bardzo ją uspokajają. Urządziła w swoim pokoju mały artystyczny warsztat i regularnie zaszywała się w nim popołudniami. Okazało się, że ognisty oddech był w ceramice prawdziwym sprzymierzeńcem. Zuzia z satysfakcją opalała płomieniem ulepione z gliny figurki, aby były trwalsze. Starała się także być wszędzie tam, gdzie ogień mógł komuś pomóc. Rozniecała ogniska na pobliskiej plaży, aby zebrani na niej wieczorem ludzie mogli się ogrzać,
pomagała rozpalić pochodnie pracownikom pobliskiego zamku, a raz nawet jej ognisty sygnał ratunkowy pomógł odnaleźć zaginioną na jeziorze łódź. Jej rodzice i nauczyciele z dumą obserwowali dzielne poczynania smoczycy. Zuzia nauczyła się też sztuki wybaczania. Kiedy ktoś ją uraził, potrafiła odpuścić winę i nie trzymać złości w swoim sercu. Zrozumiała, że wybaczanie jest ważne dla zdrowia psychicznego i harmonii w relacjach z innymi. Z czasem Zuzia stała się wzorem dla innych mieszkańców Smoczego Uroczyska. Jej historia pokazała, że każdy może nauczyć się radzić z trudnościami i odnaleźć spokój w swoim sercu. Dzięki determinacji i wsparciu bliskich, Zuzia stała się prawdziwą mistrzynią radzenia sobie ze złością. Jeśli chcesz posłuchać więcej bajek relaksacyjnych dla dzieci, subskrybuj kanał Pokój Spokój i wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.